ze względów zdroworozsądkowych to dzisiaj będzie PZL 50 na pierwszy ogień szedł, dlatego że mocno wieje, a jakoś tak wzbudza do mnie zaufanie w takich sytuacjach ten samolocik. Także jest przygotowany. No i dzisiaj próbujemy z akumulatorem 2200. Też zobaczymy, z jaką prędkością lata. To jeszcze skończę przygotowania i zaraz wracam. Ładnie się prezentuje, prawda? Oznaczenia zostały zrobione. Od spodu również. No wiem, jest stylizowany. Pamiętamy tylko, że to model, ja wiem, dla tych wszystkich, którzy tutaj zajmują się redukcyjnymi modelami, to taka informacja. To tylko jest stylizacja. W miarę oczywiście możliwości, żeby to wyglądało jak trzeba. Ale, no jak zawsze. Jak za każdym razem. Podgląd prędkości mówi, że lecimy 98 km na godzinę. Wolę bardziej patrzeć na samolot. A to ledwo ponad połowa gazu. Ładnie leci. O. Trochę wolniej, trochę wyżej. Trochę wieje. Chodź tutaj do mnie. Wróć, wróć, wróć. Bardzo ładnie. Dzięki. Rzekłbym, że jego tylko wydrukowałem. Dobrze, wyląduję, żeby sobie zobaczyć wyniki. W zasadzie celem tego tutaj lotu było właśnie sprawdzenie. Sprawdzenie prędkości. Już do nas ptaszyna leci. Marek wystartował. To spróbuję. Nie, jeszcze jedno koło. Ja Marek ląduję. A przynajmniej próbuję wylądować. Ale o ile w locie było fajnie, już lądowanie już nie jest takie. O, zahaczył. Patrzcie! I tak właśnie stąd się biorą te wypadki lotnicze. Zahaczył o ten krzak. Będzie to widać na filmie lepiej. No ale dobrze, obejrzę sobie. Mam nadzieję, że w całości. O, nie wygląda, żeby coś mi się stało. Skrzydełko całe, pod spodem również. No coś niesamowitego. Nie wychodzi na to, że co? No patrzcie sami. Aż nie chce mi się wierzyć. 182. Ja wiem, że ten GPS może przekłamywać. No ale czy aż tyle? Spróbuję jeszcze raz. Aż mi się nie chce wierzyć. To jeszcze posprawdzam, czy to nie będzie w węzłach. Ale raczej nie. Sprawdzałem to wczoraj. No ale sprawdzę jeszcze raz. Dobrze, sprawdziłem i patrzcie, tutaj mam czujniki telemetryczne, przechodzę na dół, dochodzę do czego? Dochodzę do, chciałem dojść do GPS SPD, tutaj i jak widać 0 km na godzinę, mam nadzieję, że to widać, bo na tym moim małym wyświetlaczu to tak tutaj słabo to widać, także no w kilometrach na godzinę. Za chwilę spróbuję jeszcze raz. Także wyzeruję ustawienia i spróbuję jeszcze raz. To za chwilę wracam. Ok, telemetria wyzerowana. Ja wiem, tam jakiś błąd może być, wszystko, no ale no spory wynik. Już on miał szybko latać, tak? Gra, gra, gra. Tak.
Dobra, zmniejszam, bo się zaraz zagotuje regulator. Dobra. Nudno trochę. Ale wieje. Ok, pół gazu. Na połowie gazu. Chwila, moment. 49 w jedną stronę. Wiadomo, że wiatr wieje w jedną, w drugą stronę. I w drugą stronę mamy ile? 79. Tak przynajmniej pokazuje telemetria i tak pokazuje GPS. Jak jest naprawdę, no cóż. Może ktoś ma większe doświadczenie z systemami telemetrii FRSKY, z GPS-ami, to poproszę o informację. Może ja coś źle robię, bo tak przyznaję, że do tej pory nie miałem do czynienia z... Znaczy miałem do czynienia, ale nie z GPS-em. Może tak, z różnymi czujnikami, a nie z GPS-em. Natomiast wydaje mi się, że zgodnie z moim poziomem wiedzy i znajomości tego radia, chociaż nie wszystko znalazłem wczoraj wieczorem szukając to, co chciałem znaleźć, to wszystko jest poprawnie ustawione. Ale gdyby ktoś miał jakieś uwagi, ewentualnie sugestie, co powinienem sprawdzić, to nie ma problemu. Wysłucham, chętnie przyjmę. No dobrze, to co, wylądujemy, obejrzymy sobie jeszcze, czy wszystko w porządku. Ciekawi mnie jeszcze temperatura regulatora po takich lotach dość forsownych. Lądowanie przy naprawdę minimalnym gazie jest całkowicie sterowne. Chociaż ja już widzę, że on nie podoba mu się ta prędkość, także ta... No mam nadzieję, że teraz żadnego krzaka nie będzie. No i pięknie, i wylądował! Okej. To tak, żeby od razu nie o styk dotknąć regulatora, ścianki, za którą jest... Nie jest źle. Nie. O dobra, jest ciepławy. Tak... Oj, tak szacunkowo bym powiedział, że coś koło 60 stopni. Jak na... Może ciut mniej. Może odrobinkę mniej. Ale tak bym stawiał mu na okolicy 50-60 stopni. Jak tam było, że palucha, to wiem, że... Wyłączone, wszystko włączone. Tak, że tam gdzieś tam ten regulatorek. Tu czuję kondensatorki, ale tuż za nimi jest już radiator i ten radiator mogę dotknąć, trzymać, ale jest wyczuwalnie bardzo ciepły. Także zgodnie z moim poziomem wiedzy odnośnie temperatur, jak to się mówi na paluszek, to tak o te 50-60 stopni. No dobrze. To tak jeszcze na spokojnie to sprawdziłem, oprócz regulatora to jeszcze akumulator i silnik, i zarówno silnik jak i akumulator to tak ledwo letnie, ledwo ciepłe. No i drugi pomiar chciałem pokazać, tutaj mamy drugi pomiar, moment, powinno być teraz widać, jeżeli nie to 179 km i to wychodzi, że na godzinę. Przy maksymalnej wysokości 80 metrów. I tak, i tolerancja z pewnością jest. Słuchajcie, jest z pewnością tolerancja, bo w tej chwili ta wysokość była pokazywana na minus 5 metrów. Także jakby nie było, to no, wiadomo, że jakiś błąd jest.